Cześć wszystkim, jak się macie, z tej strony Żuraw.pl, a to kolejny odcinek z Zagrajmy w Hearthstone, Heroes of Warcraft. Tym razem nie będzie kolejnego bossa w klątwie Naxxramas, a zajrzymy sobie do karczemnej bójki, do trybu, który został już pewnie jakiś czas temu wprowadzony do Hearthstone'a, ale ja jeszcze nie miałem okazji w niego grać na wizji. Chyba zaraz grałem tak poza wizją. Karczemna bójka trwa przez kilka dni w tygodniu, chyba tam od środy do soboty, coś takiego, a potem przez kolejne 3 dni jest wyłączona, bo szykują, że tak powiem, kolejną atrakcję w tej karczemnej bójce i co tydzień każda karczemna bójka charakteryzuje się jakąś inną specjalną zasadą, ewentualnie można to powiedzieć specjalnym założeniem odgórnym, które przyświeca danym pojedynkom i w tym tygodniu karczemna bójka nazywa się Za dużo portali. I mistrzowie magii z Dalaranu tym razem posunęli się za daleko i otwarli setki portali. Nie otworzyli? Wybierz klasę, użyj kilku zaklęć oraz mnóstwa portali, by pokonać swoich rywali. I tu mamy za pierwsze zwycięstwo, można dostać pakiet. Sobie wybieramy, jakim będziemy grać. No moja ulubiona talia to są talie kapłanów. Najwięcej mam... Najwięcej mam szans, znaczy najwięcej po prostu grałem jako kapłan. No i tak to. Jest ktoś? Szalony sposób na rozgrywkę w trybie karczemnej bójki. Niezwykle godny przeciwnik. Ciekawe, czy to jest szansa na to, żeby się jakoś to zmieniło. Garrosz Piekłoryczy przeciwko nam występuje. Zwycięstwo albo śmierć! Co, tkacz sieci, tkacz sieci, tkacz sieci, bomba światła. Mogę to zmienić. Tkacz sieci. Niezłe. Moneta. Oczywiście, tkacz sieci będzie naszą... Dostaję monetę. Wypuszczamy bestii. To w sumie można było grać tym łowcą. Łowca miał lepsze możliwości. Teraz będziemy się nawzajem zabijać. Tylko pamiętaj, że ja się mogę podleczyć. Mogę wypuścić. Chyba popełniłem tutaj trochę błąd, bo mogę wypuścić jednego stworka. Tak będziemy się bawić w ten sposób. Tkacz sieci. No i cóż. Ja się tutaj... Będziemy się tak bawić w tkaczy sieci, aż wyczyścimy stół, tylko że ja się mogę leczyć. A przeciwnik tak średnio się może leczyć. Karczemna bójka wygląda dosyć ciekawie. Dwie karty w talii mamy. I więcej nie wystawisz, kolego. No i to jest właśnie to, że ja mogę się podleczyć. Kto tu szybciej zmięknie? Mam zbyt wielu stronników.
No i tutaj chyba wojownik ma. No mniej więcej będziemy się teraz trzaskać tymi pająkami. Chyba, że zrobimy jakąś małą wymiankę. Dostaje dwa pancerze. Szesnaście. Dobra, lecimy. Straszno łuski. Szybko dokonać wyboru. Niszczę stronników. Taka bestia, która będzie go jeździła. Wyzwól bestię. Aha, bohaterowi przydłoży ataku pancerz. Zabił mnie czymś. Bestia, finkosza, rzeźnika twojemu przeciwnikowi. Muszę to rozważyć. I teraz co ja tu mam? Popróbujemy coś takiego. Punkty pancerza. No i teraz pojedzie mnie tą bestią. Stronników. Nie wiem, czy to mi coś daje. Zlikwidowałem w sumie tamtą bestię, ale teraz straszne łuski. Ja nie ginę? No to ciekawe. Dwa punkty pancerza. Niszczy wszystkich stronników. Do
dostaje jakieś karty, dostaje. Szarża. Za 9 bestia. Głodny krab. Tak sobie myślę. Tak sobie myślę. Dostaje obrażenie, albo karty mu płoną. Król Kruszor, szarża, bestia 8/8. Ciekawe zagranie. 12 tak życia przeciwnicy. 14. Brazilla. Tkacz sieci. Dobra, mam 13 życia, panterę z ukryciem i tkacza sieci. Ciekawa rozgrywka się szykuje ogólnie, chociaż tutaj byłoby chyba łatwiej ugrać łowcą. Teraz. Dobra, idziemy. Tak. Bo przeciwnik ma mieczyk, znaczy toporek jakiś. Co on daje? Ciężki topór, tylko jedno obrażenie zadaje. Dwa punkty pancerza, no teraz będziemy się tak prać. Aż do znudzenia. No śmieszne to jest trochę z tymi tkaczami sieci, że przyzywają losową bestię. Twoje bestie otrzymują szarże. Fajne. Fajne, światło naru. Strażniczka światłości. Wszystkie bestie dostają szarże. I teraz tak. A, przegrał. Super.
Właśnie załatwiłem go szarżą kodą. Mamy zwycięstwo, mamy pakiecik. Jedno zwycięstwo mamy, dobra. To wróć. Otwórz pakiety na koniec tego śmiesznego odcinka z bójki karczemnej. Otwieramy pakiecik. A w nim, o, jakaś rzadka karta. Smokowiec Zmierzchu, okrzyk bojowy. Burzowierny topór, przeciążenie. Demoniczny ogień. Baśniowy smok. 3x2. Burzowierny topór, widzę dwa razy. Taka sobie kolekcja. Dobra, odczarowujemy. I tu mamy demoniczny ogień, jedną sztukę. I baśniowego smoka raz. Coś jeszcze. Smokowiec Zmierzchu. Plus jeden do zdrowia za każdą kartę w ręce. Dobra sprawa. No. I tak, pobiliśmy się w karczemnej bójce. Ja myślę, że na tym skończę ten krótki odcinek. Dziękuję wszystkim za uwagę. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie i do zobaczenia i cześć. Pa, pa.